Siemano, idziemy porobić trochę terroru. Dawno się nic nie działo, to... No jakoś te 120 domęczyła. Grunt, że na szóstym biegu jej już nie muli. Kilka rzeczy zrobiłem od ostatniej jazdy, mianowicie zmniejszyłem ten otwór powietrza, bo robiło mi się coś takiego, że przy wysokich obrotach czasem się nie wkręciła i tak jakby przerywała. Po prostu za dużo powietrza dostawała. Nowy filtr zamówiłem, tylko mi jeszcze nie przyszedł powietrza. Zawór już jest ustawiony tak jak trzeba i to od razu widać. No i ogólnie no jeździ motor dobrze, no co będę gadał. Przyspiesza, hamuje, światła działają. Myślę, że stówkę łapię tak jak powinna. Takiej nie będę katował na tej piątce, szóstce, żeby zaraz tłoka nie wypluła, bo to już wiecie, na sprzedaż. Jakbym nią jeszcze jeździł, to bym dalej ją upalał, a tak to... Nie wiem, czy wygodniej mi się na tej kierownicy jeździło. Na tamtej kierownicy od Supermoto ona była taka niska, ale ona była dla mnie trochę za nisko i mnie trochę plecy bolały. Ale na tamtej lepiej się gumy robiło, bo miałeś wrażenie, że ten motocykl się niżej podnosi, a na tym to jak się oderwie, to już masz takie... No ja dawno już nie jeździłem, to nie będę gadał w sumie. Jakbym poćwiczył, to może by to trochę lepiej szło. Zaraz, bo my tu już na miasto wjechaliśmy, a ja nie mam kierunkowskazów. Coś to tam idzie wyrwać i bez sprzęgła i ze sprzęgłem, no moc jest w każdym razie. Myślę, że ktoś, kto chce sobie właśnie jakieś takie enduro zobaczyć mniej więcej jak to jest, zawieszenie miękkie, te sprawy, to będzie zadowolony. Ja wam powiem, że mam dla was taką trochę niespodziankę, bo w sumie mógłbym to Yamaha dalej jeździć, ale jest taki jeden motocykl, którego chciałbym spróbować. No i nawet na próbę kupię, a później najwyżej sprzedam. Gdzie ja tu w ogóle chcę jechać? Jedźmy gdzieś na mniej uczęszczane lądy. Rajdzie, znowu na główną drogę. Gdzie ja w ogóle jestem? Spierdzielam stąd, o kurna. Jak tu jakieś światła, kurwa. Dobra, chyba ten pas do jazdy prosto, nawet się nie spojrzałem. Jak to dojazd skrętu w prawo? Kuźba, nie spojrzałem się, chyba ten do prosto. Ja pierdzielę. Widać, że nie jestem w odpowiednim miejscu. Teraz tu wlecę na drogę szybkiego ruchu.
Dobra, zabiję sobie piątkę i toczymy się w tym mieście. O, tu git, przebiję te światła prosto, później prosto, już tam jestem na wylocie. Zarąbiście. Kurde, ja to tak nie omijam tych samochodów ani ten, bo nie mam lusterek, a nie chciałbym się komuś wpierdzielić ten. Nie chcę mi się obracać, czy coś z tyłu jedzie. Właśnie bez lusterek to mam powiem, przerąbane jest tu jeździć, a bez kierunkowskazów tak samo. Dlatego ja to tylko prosto i stąd spiżdżam. Bardziej, że dokumentów nie brałem jeszcze. W sumie dowód by mi zabrali, bo nie mam lusterek, ani kierunkowskazów, ani tablicy rejestracyjnej. Ale wszystko jest, tylko leży sobie w domu. Ale widzicie, motor się ładnie wkręca. Pierwsze cztery biegi jak na 125 to wypierdziela. Przynajmniej dla mnie. Jednakże już... Znaczy powiem wam tak, jakbym tak pojechał na jakieś zakręty, tak jak na przykład kiedyś sobie na takim torze jeździłem, co tam takich kop specjalnie nie ma, to jest się czego uczyć. W ogóle zakręty, pochylenie się, te sprawy, to ja to jeszcze cienias jestem. A tym bardziej, że dawno nie jeździłem tak na prostej, to każdy się rozpędzać umie. W ogóle ciekawe, czy bym tak dobrze zahamował, ale nie chcę już zdzierać tej opony, na przykład ze stówki i awaryjne hamowanie. Kurna, to będą następne światła, ja pindole. Tego nie przeskoczysz, nawet na enduro. A znowu, o, zarąbiście. Wośku, 1.9 TDI. Jedź, panie, jedź. 30 na godzinę. A może, kurna, kupię supermoto. Ale nie, przecież ja nie mam prawa jazdy, to... To gdzie do wała? Tym bardziej, że to jest zbyt niebezpieczne. Dostańmy standardowo przy enduro. Ewentualnie cross. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego to się tak stało, że ja z miasta, że tak powiem, nagrywam. No tak wyszło. A no faktycznie, zapomniałem, że filtr mam dziurawy i ten. A chciałem sobie poupalać i nie jeżdżę po piachach specjalnie, no. To ma sens w sumie. Koniec drogi. Przejadę się. Zobaczę. Może ktoś lacza będzie palił. Może ktoś na gumie będzie latał. Sporo samochodów. No to jakieś ustawki tutaj są? O kurna! Tak się wydaje, że chyba tu nie ma przejazdu. Ale... Ale chyba tam można w bok wjechać, a sprawdzę, może coś tam będzie. Dobra, jedyneczka. O kurwa, jaka dzicz, ja pierdolę. Kiedyś to chyba tu się dało przyjechać. Chyba. O! Chyba widzę światełko w tunelu. Kurwa, jakie gałęzie! Je, wyjechałem!
Kurna, jeszcze sobie plecy upierdzielę. Jest światełko w tunelu. Wjechać tam na górę, zobaczyć, czy coś tam jest w ogóle. By się nie spierdzielić z tego. Dobra, zjadę, bo tu ludzie będą myśleć, że ja zaraz cię chcę do ruchu włączyć. Ale powiem wam, jest, wiecie jaka jest największa taka różnica po tym remoncie? Że wcześniej jak podjeżdżałem pod jakąś górkę i dawałem gazu, to od razu za muła i nie miał siły jechać. Coś tam na jedynce tylko jechał. A teraz to kurne, ja się boję pod górkę pełen gaz dać, bo to... Można się zdziwić. Kurna, tu nie będę szybko jechał, bo ktoś wykopie jakiś dół, a to przeskoczę. Ale jak wykopie dwa doły... Wiecie, czasem coś tu wbite może być, jakiś słupek się nie zobaczy, już nie raz tak miałem, ale widzę ślady, że chyba ktoś tu jechał. O panie, dobra, tamten Fordzina przejedzie i tam leczara i się wbijam tu. Bośku. Ja to nie lubię, jak się tak ludzie patrzą dziwnie. Dobra, fajnie było, ale się skończyło. Ja to nie lubię, jak tak ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Gdzieś tu mój zjazd zaraz będzie. Ale widziałem tam takiego młodego Bobiego, któremu się taki motocykl podoba. A to znaczy, że będą z niego ludzie. O kurwa, mój zjazd i po oponach. Sorry. I znowu to samo. Hamowanie, redukcja, trójka. Panie, to ci jak to by miało więcej mocy, to ja bym się tu chyba zabił. Powiem wam, że jak ktoś by mnie kiedyś widział i rozpoznał, to podnoście rękę albo coś, to ja wam odmacham, ku żółwik, spoko Mordechaju. Bo jak ktoś tak jedzie i się na mnie tak dziwnie patrzy, to ja nie wiem, czy to, no wiecie o co chodzi. Ja też nieśmiały jestem. O, jakie weseliko. Kurczę, trzeba było robić bramę. A czemu by nie, kurna, darmowa flaszka na kaca? Zara, kurwa, wracam tam. Nie no, nawet ludzi nie znam. Pierdziele. Oj, by się pozapierdzielało. Chłopaki, słyszycie to? Łepanie, jaka przyczepność. Dobra, kurna. Większa dysza wolnych obrotów włożona. Jestem bezpieczny. Albo i nie. O jak, ktoś opierdzielił czekoladę i zostawił papierek na środku drogi. Jak tak można? Dawaj, to jeszcze jedną gumę. Tutaj na wylocie akurat, jak się wyłożę, to wszyscy będą widzieć. Kurwa, najlepsza guma po remoncie. Wiem, że to było słabe, ale inaczej to by wyglądało, jakbym nagrywał z innego planu. I nie trwało więcej niż 3 sekundy.